Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj zajmę się analizą filmu Romana Polańskiego Tess. Tutaj właśnie jest ten film. I nie przeanalizuję go całego, ponieważ jest tu bogactwo różnych środków stylistycznych. Nas najbardziej oczywiście będzie interesował obraz. Tym razem będę analizował światło i w dodatku będzie to światło zastosowane we wnętrzach. Roman Polański jest postacią bardzo kontrowersyjną, jak na razie nie został skazany, ukrywa się, ale skupmy się jednak bardziej na obrazie, na tym filmie, a postać skandalisty Polańskiego niech odejdzie na dalszy plan. Jest to film osadzony w realiach XIX-wiecznych i opowiada historię nastoletniej, pięknej Tess, pochodzącej z ubogiej rodziny. Jej ojciec dowiaduje się przez przypadek, że może być potomkiem czy krewnym arystokraty d'Urberville'a i wysyła swoją córkę właśnie do potomków arystokracji d'Urberville'ów, żeby po prostu nawiązać jakiś kontakt i po prostu mówiąc krótko, mieć z tego jakieś korzyści. Młody Sir Alec d'Urberville jest zachwycony dziewczyną, jest zachwycony Tess i postanawia ją uwieść, no i tutaj historia zaczyna się komplikować i jest tu cała masa niekorzystnych zbiegów okoliczności, które prowadzą do tragicznego zakończenia, jak to zresztą bywa najczęściej we filmach Polańskiego. W roli głównej, w roli Tess, występuje doskonała tutaj Nastazja Kiński. Scenariusz napisali Gerard Bracz i Roman Polański, John Brown-John na podstawie powieści Thomasa Hardiego. Natomiast zdjęcia popełnił Jeffrey Answorth i Ghislain Cloquet. Jeffrey Answorth zmarł w trakcie realizacji tego filmu. Jest autor zdjęć m.in. do Odysei Kosmicznej 2001, czyli zupełnie innego filmu niż mamy tutaj. Film został zrealizowany tuż po ucieczce Romana Polańskiego ze Stanów Zjednoczonych. Został on zrealizowany w całości we Francji, choć opowiada historię, która dzieje się w Anglii. No i jest to rok 1979, rok produkcji, no i czas trwania prawie 3 godziny, więc jest to, można powiedzieć, epopeja kostiumowa. Zajmę się teraz analizą zdjęć wykonanych we wnętrzach, tylko i wyłącznie we wnętrzach. No i zacznijmy od właśnie pierwszej sceny w karczmie. Mamy tutaj grupę skupioną wokół stołu, mamy świeczkę, ale jak przyjrzysz się na butelce, mamy 3 różne bliki, które sugerują, że mamy 3 różne naświetlacze tutaj, które również jakby sugerują, że mamy tutaj wiele źródeł światła, są to świeczki albo lampy naftowe. Jest to światło takie dość niekorzystne, jest tutaj masę blików, masę różnych efektów świetnych, ale jest tutaj sporo odbić na scenografii, na twarzach aktorów, ale po prostu to są tacy ludzie, to są prości ludzie, którzy zebrali się w karczmie i chociażby tak jak właśnie tutaj na tym zbliżeniu ta twarz jest tutaj, ona się świeci wręcz, można powiedzieć, ale takie były realia tej karczmy, tak właśnie wyglądały takie karczmy. W tej scenie mamy 2 naświetlacze, 2 źródła światła. Jedno jest gdzieś tutaj z prawej strony oświetla ojca Tess, natomiast drugie źródło światła jest usytuowane w drzwiach. To światło oświetla Tess i jej rodzeństwo. Zwróć uwagę, że właśnie najjaśniejszą plamę stanowi właśnie Tess i ona tutaj przyciąga uwagę. Jestem pewien, że operator nie korzysta tutaj ze źródła naturalnego. To jest w praktyce niemożliwe, więc to są sztuczne źródła światła, które imitują właśnie światło, które tam mogłoby być w takiej sytuacji. Zwróć uwagę, że jest to dość kontrastowe światło. Tutaj mamy kolejną scenę wizyty u pani d'Urberville. Mamy jedno główne źródło światła, które jest usytuowane po lewej stronie, oświetla bardzo mocno panią d'Urberville. Ona
jest właśnie tutaj w centrum uwagi, jest najjaśniejsza. Później mamy okno i to okno oświetla właśnie tę scenę, oświetla właśnie Tess i oświetla pracownicę państwa Dabervillów. To światło jest rozproszone, ponieważ ono jest dużo, dużo słabsze i część światła, które pada właśnie tutaj z lewej strony i odbija się od przedmiotów, od ścian, od sufitu i dodaje się do tego światła, które jest na wprost. Ono jest dużo słabsze, tak jak wspomniałem przed chwilą, i daje to taki bardzo, bardzo miękki efekt. Także w tym zbliżeniu pani Dabervill jest tutaj bardzo mocno zaakcentowana, natomiast Tess i jej koleżanka z pracy delikatnie, w zasadzie nie odróżnia się od tła. W kolejnej scenie mamy do czynienia również z dwoma źródłami światła. Jedno pada nieco z góry, oświetla tę część twarzy. Drugie wypełnia właśnie ten cień. I w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby film był zrealizowany jednym źródłem światła, ponieważ tutaj byłby kompletny cień, byłby o taki mniej więcej cień jak w tym miejscu, czy jak w tym miejscu. Tego byśmy tutaj pewnie nie chcieli. Wizualnie byłoby to nieciekawie, więc jeszcze jest jeden naświetlacz, nieco słabszy, ale jednak wypełniający tę część twarzy. I taka zasada, najprostsza zasada właśnie w filmie, światło rysujące i światło wypełniające jest tutaj właśnie zastosowane. I cała ekspozycja jest bardzo, bardzo obniżona, więc jest to bardzo, bardzo, można powiedzieć, mroczna, ciemna scena taka, która przybliża też postać, bardziej pokazuje właśnie twarz, jej nastrój, mimikę i oddając właśnie taki efekt intymności, zbliżenia i pokazania człowieka z bliska. Tutaj w tej scenie mamy jasne wnętrze, bardzo jasne wnętrze z wieloma źródłami światła. Mamy drzwi, które dostarczają nam najwięcej światła, mamy okiennice, które znajdują się w różnych miejscach i prawdopodobnie jeszcze są tutaj świetliki, ponieważ jest to pomieszczenie robocze, więc tutaj musi być dużo światła. To ujęcie, można powiedzieć, jest takie dynamiczne, żywe, ponieważ mamy tutaj bardzo mocne cienie, tak jak na przykład w tym miejscu, i bardzo mocne światła. Tutaj drzwi są oświetlone i fragmenty ubrania też, i tutaj okiennice. Trzeba zwrócić uwagę, że w tej scenie również jest pewna zachowana dynamika, natomiast ta postać, ten pan jest tutaj oświetlony dodatkowo źródłem światła, które sugeruje, że jest tam jeszcze naprzeciwległa okiennica czy jakiś świetlik. O, tutaj widzimy u góry gdzieś jakiś świetlik jest, prawda? Który oświetla, rozświetla właśnie twarz i powoduje ten blask w oczach tego pana. To jest kontra właśnie pochodząca z tego światła z drzwi. Tutaj nie mamy żadnego takiego ostrego światła, więc ta scena, to ujęcie wypadło troszeczkę mniej kontrastowe, mniej dynamicznie, ale również, jak widzicie, jest sugestia, że naprzeciw znajdują się drzwi lub okno, które oświetla wszystkich tutaj aktorów. No i tutaj bardzo trudna scena, bo mamy wnętrze. Zobacz, że na zewnątrz jest słoneczna pogoda. Jeden z głównych bohaterów, Angel, rzuca tutaj ostre cienie, a we wnętrzu mamy postacie, które są bardzo, bardzo ciemne, bardzo duża rozpiętość tonalna i negatyw przeniósł to, można powiedzieć, czyli mamy szczegóły tutaj w najjaśniejszych partiach obrazu i w najciemniejszych partiach. I to jest niesamowite, jaka jest tutaj pojemność tego negatywu i taka dynamika świetlna tej właśnie sceny. W każdym z tych momentów mamy tutaj czytelność twarzy, mamy czytelność w najdrobniejszych szczegółach. Kolejna scena, moja ulubiona, najbardziej precyzyjnie tutaj zrobiona, z największą finezją. Mamy tutaj wieczór, mamy zachód słońca. Dziewczyny zebrały się tutaj, patrzą, co robi Angel, ich obiekt westchnień. Zbierają się wokół małego okna, które daje tutaj światło. I zwróć uwagę, że za oknem mamy pełną informację i w tym momencie właśnie pojawia się Angel i również on jest czytelny, prawda? Więc tutaj wszystkie, czy większość tych faktur, które jest wewnątrz, są tak oświetlone, tak tutaj wypełnione światłem dodatkowym, że one są czytelne i to, co na zewnątrz, również jest czytelne. Mamy najazd, później kamera pokazuje nieco szerszy plan. Wszystko po to, żeby pokazać dziewczyny w półzbliżeniu i zwróć uwagę, że to światło, które dociera z okiennicy, oświetla tę postać w takim światłem kontrowym, podświetlającym, pokazującym tylko kontur. Natomiast dwie pozostałe dziewczyny, one są oświetlone tutaj dodatkowym naświetlaczem, który gdzieś jest usytuowany po lewej stronie, i zwróć uwagę, że ich twarze i ubrania są dosyć jasne, stosunkowo jasne. Daje nam to do zrozumienia, czy sugeruje to, że światło, które wpadło przez okiennicę, odbiło się od ubrania tej dziewczyny, świeci nam właśnie
na te dwie twarze. Natomiast jednak gdybyśmy wyłączyli to światło, które jest po lewej stronie, ten naświetlacz, to zupełnie inaczej by się układało to światło, zupełnie inne byłoby proporcje, po prostu one byłoby oddane w sposób zbyt ciemny, więc ten naświetlacz, ta lampa, która jest ustawiona po lewej stronie, jest tutaj konieczna, ale ona działa bardzo, bardzo subtelnie, działa w sposób delikatny, żeby nie zepsuć tego subtelnego światła i tej sceny. Dodatkowo mamy tutaj przebitkę na TES i tutaj operator zdecydował, że będzie oświetlona tylko jednym światłem, czyli jest to przeciwieństwo tego, co mówiłem wcześniej. Zobacz, mamy tutaj taki blik w oczach. Oczy nie są martwe i to również jest pewna zasada w filmie. I ta dolna część twarzy jest zupełnie zatopiona w mroku. Ona jest w tej chwili zakochana w tym Angelu. Natomiast te dziewczyny wzdychają, jeszcze o tym nie wiedzą, czy domyślają się. W każdym razie tutaj jest taka scena niepewności i bardzo, bardzo subtelnie i bardzo ładny światłocień tutaj się układa na twarzy. Tez, niemniej mamy bardzo duże partie ciemnego obrazu. Dziewczyny spoglądają w okno, no i mamy właśnie takie ujęcie. Światło zachodzącego słońca daje nam właśnie taki efekt, co potęguje dokładnie w tym miejscu wrażenie niedostępności Angela właśnie dla tych dziewczyn, nie pomijając już właśnie fantastyczną tutaj grę aktorską i na tych twarzach tutaj wszystko się odbywa. One są zacieśnione, są tutaj otoczone ciemnością, one są wewnątrz, on jest na zewnątrz i ostatnie ujęcie wygląda w ten sposób. Widzimy to, co te dziewczyny widzą, bo one naprawdę są tutaj skupione wokół tego okna, ale kamera tutaj nam pokazuje to, co one widzą i mamy tutaj wspaniały zachód słońca. Oczywiście ta scena nie została odegrana przy zachodzie słońca, bo jest to fizycznie niemożliwe. Tam stały lampy, które naświetlały, które oświetlały je, natomiast to ujęcie zostało wykonane zupełnie w innym miejscu. Po prostu no nie ma takiej możliwości, żeby po prostu nagrać taką scenę i przy świetle, które się zmienia, świetle, które zmienia kolorystykę, zmienia natężenie, ten cały proces dzieje się bardzo, bardzo szybko. Także mamy taką scenę, która jest no, prosto wybrane żywcem z malarstwa, chociażby z Rembrandta na przykład. Kolejna scena jest oświetlona większą ilością światła, jest ona wypełniona różnymi światłami, które najczęściej będą tutaj ustawione u góry. Widzimy tutaj test, która jest oświetlona światłem górnym i mamy takie plamy świetlne, które wypełniają właśnie cienie. I cała ta scena właśnie jest dokładnie w ten sposób zbudowana. Mamy kolejną tutaj plamę taką świetlną, czyli kolejny świetlik, który oświetla kolejne miejsce i test po prostu przenosi się z jednego miejsca na drugie i jest oświetlana właśnie takim górnym światłem. Tu wypełnienie stanowi właśnie ta firanka, która daje troszeczkę światła z przodu jednak, żeby ta scena nie była zbytnio kontrastowa. No i ostatnia scena, o której chciałbym powiedzieć, jest to scena bliska końca filmu. Mamy tutaj scenę, w którym Tess wyjawia swój grzech. Mówi o tym, że miała romans i że miała dziecko. W każdym razie odkrywa swoje karty i wzrok skierowany jest ku dołowi i ona się patrzy po prostu w stronę kominka. Ten kominek oświetla nam twarz i pokazuje nam po pierwsze piękno i pokazuje również naszyjnik i kolczyki. W każdym razie jest to światło, które nie daje cieni, tak jak było to w poprzednich scenach, czyli no, pokazuje ją w najlepszym świetle, jakim mogłaby sobie kobieta wymarzyć, czyli bez cieni, bez większych tutaj blików. Oczywiście jakieś tam bliki na nosie się znajdą, no ale aktorka nie jest tak mocno przybudrowana, wyglądałaby być może sztucznie, tutaj jest bardziej pokazana w sposób autentyczny. W każdym razie oczywiście to też nie jest żaden kominek, tylko to jest światło, ale kierunek jego padania i celowość jego użycia jest tutaj jak najbardziej wskazana. Zastanówmy się, jaką funkcję ma oświetlenie w filmie Tessa, dokładnie realizowanych we wnętrzach. Po pierwsze, no, oświetlenie jest po to, żeby oświetlać daną scenę. To jest dość trywialne, ale jednak to trzeba powiedzieć i to oświetlenie musi być tak i jest to tak właśnie tutaj zrealizowane, aby nie było widoczne. To oświetlenie musi być logiczne, zgodne z pewnymi normami czy kanonami, czy światłem, które było w tym czasie
używane, więc nie mogą być tutaj inne triki stosowane, ponieważ nie byłoby to zgodne jakby z tym stylem, z tą epoką, a odzwierciedlenie tej epoki w postaci scenografii, w postaci kostiumów jest na bardzo wysokim poziomie i ta wierność jest naprawdę duża i to oświetlenie nie może tego zepsuć. Po drugie, oświetlenie pomaga skupić uwagę na tej osobie, na tej postaci, która jest aktualnie najważniejsza, czyli ta postać będzie najczęściej albo jaśniej pokazana, albo najjaśniej wśród pozostałych postaci, albo będzie ciemniejsza na jaśniejszym tle, ponieważ są tutaj również ujęcia realizowane pod światło. Po trzecie, światło oczywiście oddaje nastrój tej konkretnej sceny. I oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, w tej scenie, gdzie dziewczyny kładą się spać, rozmyślają, marzą i spoglądają na Angela, obiekt westchnień, tutaj światło jest właśnie tym czymś, co potęguje ten nastrój niedostępności, ten nastrój rozmarzenia, pokazanie takich dwóch światów, właśnie świata dziewczyn, które są w zamkniętej przestrzeni i tego Angela, który ma wolny wybór, może wybierać sobie między nimi, a na przykład Tess, i on jest pokazany na zewnątrz, pokazany jest jak wolny ptak, pokazany jest właśnie w takim nastroju romantycznym, takiej onirycznej wręcz atmosferze. Bardzo często to światło po prostu oddaje konkretny nastrój. Po czwarte, światło musi być czymś podrzędnym, a nadrzędną myślą jest taki, nadrzędnym celem jest wzmocnienie idei, wzmocnienie głównej myśli filmu, a tą myślą jest niekorzystny układ wydarzeń, przypadek, los, fatum, no i nieuchronność tragicznego zakończenia. Więc światło będzie tutaj działało na pewno w tym kierunku, żeby ten cel nadrzędny realizować. Takim środkiem technicznym, który będzie oddawał nieuchronność losów głównej bohaterki, tragicznego zakończenia, jest zastosowanie dużej ilości ciemnych scen, bardzo kontrastowych, które wzmacniają dramatyzm. Bardzo dużo tych scen i większość tych scen jest osadzone właśnie w takim ciemnym, ciemnym klimacie. To kontrastowe światło, jeszcze raz powtórzę, sprawia, że scena jest bardziej dramatyczna i wskazuje, że coś tutaj zaraz się niedobrego wydarzy. Film był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. 3 Oscary i 2 Złote Globy, w tym Oscar za najlepsze zdjęcia. Pamiętajmy, zdjęcia to jest przede wszystkim światło i kompozycja, ale o kompozycji dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Tych nagród jest zdecydowanie więcej. Odsyłam na strony, które opisują ten film. Jest to pierwsza część analizy filmu Polańskiego Tess i dotyczy tylko światła zastosowanego we wnętrzu. Będą kolejne odcinki dotyczące różnych aspektów właśnie obrazu, bo to nas najbardziej fotografów interesuje. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz otrzymywać kolejne materiały, kolejne analizy, to zapisz się na newsletter. Tutaj u góry jest formularz i co tydzień będziesz otrzymywać informacje, co nowego się pojawiło. Nie ma tam żadnych reklam, nie ma tam żadnego spamu, tylko informacje z tej właśnie strony. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to mam dla Ciebie dobre wiadomości. Ogłaszam mini konkurs. Do wygrania jest właśnie płyta z filmem Polańskiego Tess. Konkurs jest bardzo prosty. Napisz komentarz, wybiorę jeden najciekawszy komentarz i prześlę Ci tę płytę drogą pocztową, żebyś mógł samemu przeanalizować cały film i wyrobić sobie własną opinię. To wszystko z mojej strony i do zobaczenia na kolejnym materiale o właśnie tym filmie.